jesteś w sercu każdego z nas i tego nigdy nie zmieni już w przyszłość pędzący codziennie czas. Nim przekroczymy wieczności próg, patrzymy w niebo każdego dnia, wdzięczni, że dziękujemy za każdy dzień i przeżyć Ci pragniemy. Synowie, córki, my polski naród będziemy czerpać z Twojego daru. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Wiarę, nadzieję i miłość są, plałeś strumieniem w nasz piękny kraj. Gdy już w nim miejsca nie miało zło, by obiecany przybliżyć raj. Nasz Ojcze Święty, dziś dziękuję. Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszniejsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. W związku z jubileuszem miliony ludzi w Polsce pielgrzymują na Jasną Górę. Pragnę być jednym z nich. Pragnę wspólnie z nimi modlić się, spełniać posługę Słowa Bożego i Eucharystii. Wspólnie z nimi rozważać wielkie sprawy Boże i sprawy ludzkie i sprawy polskie. Pragnę więc
zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, wszystkim, którzy zechcą wspólnie ze mną modlić się i pielgrzymować duchem i sercem, będę serdecznie wdzięczny. Ocalunek ojczystej ziemi porównałem do ucalowania rąk matczynych. Niech on będzie również pocałunkiem pokoju dla wszystkich. Pocałunkiem pokoju dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą się znaleźć w tej wielkiej, pielgrzymiej wspólnocie papieża Polaka. Pax vobis. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, pokój Tobie. By uczcić papieża, trzeba dobrać słowa, by prawdziwa była zawsze słów wymowa. O jego wielkości i pracy codziennej, o jego wysiłku miłości niezmiennej, dla tego, co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawdę i to, co uczciwe. Pracowite życie naszego papieża, bo on nieustannie do pokoju zmierza. Wołał o sumienność, prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. Tę wielkość papieża dobrocią się mierzy, bo do grona świętego Jan Paweł II należy.
z Loyoli, święty Franciszku Ksawery, święty Stanisławie Kosko, święty Wincentus Paulo, święty Janie Mario Janneu, święty Janie Bosko, W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy to wszystko wytrzymali. Te kremówki po maturze. Bardzo teraz proszę dzieci, aby do półkola przesunęły się troszeczkę 5 kroków do tyłu, a proszę podążają do mikrofonów chłopcy z grupy Pszczółki. Co też wydarzyło się w Wadowicach 1920 roku. Bardzo proszę chłopców z grupy Pszczółki, zapraszamy. Proszę, brawa, bijemy. Podejdźcie ładnie pod 3 chłopców. Śmiało, śmiało. Jesteśmy wszyscy? W pięknym miasteczku. Pięknym miasteczku w Wadowicach jest przy kościele krótka ulica. Tam w kamienicy mieszkał Karolek, którego tatuś nazywał Lorek. Lorek jak każdy chłopczyk czasami grał w piłkę nożną z kolegami. Lubiał wędrować godzinami pięknymi górskimi szlakami, a każdy kwiatek go zachwycał i po nim grała mu muzyka i duma, że pochodzi z Polski. Brawo. Teraz bardzo proszę, przysuniemy się 3 kroki do przodu. Wszyscy, cała grupa, cała nasza... Stop, dziękuję. Dziękuję. Bliżej jeszcze dziewczynki z Pszczółek, Tygrysku, Biedroneczek. Bliżej. Bliżej, bardzo proszę, jeszcze bliżej. Pszczółki, dziewczyny, bliżej, bardzo proszę. I zaczynamy, ale głośno, pięknie. Rodzicy
kina. Szkoła teatrika, państwo tutaj się zaczyna. Głośno, pierwsze mecze, pierwsze smutki w gimnazjum klasówki. Po maturze z kolegami wypadł. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Całą drogę życia oddał Lolek swemu panu. Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu. 16 października 7-8 roku słyszy świat i dostaje szoku. Dobrze o tym wiecie. Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Pan kiedyś stanął na przekazywane. Znów Habemus Papam słyszy świat i się raduje. Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje. Mamy nowego Benedykta XVI. Mamy nowego Benedykta XVI. Bardzo proszę, 5 kroków do tyłu i utworzymy piękne półkole, ale nie za daleko, bo Jan Paweł was drugi nie widzi. Nie za daleko, kochani. Piękne półkole, spróbujmy utworzyć takie jak piękne półkole tworzyliście. Dobrze? Sante Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Ho
do was się zwracam, umiłowani moi rodacy. Umiłowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele. Kapłani, siostry i bracia polskich zakonów, do was przedstawiciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy świętego Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety: Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili. Niech to na dzisiaj wystarczy. Zapraszam teraz dziewczynki. Anastazję z grupy, przedstawicieli z grupy Tygryski. Proszę bardzo, śmiało, odważnie. Proszę do mikrofonu. Tak, chodź Anastazja do mikrofonu. Pięknie, proszę. Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Twarz jego słowem rozpromieniona, lampa dla sług, za nim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń sakramentalną, moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Brawa! Nikolka. Proszę o wystąpienie Nikolki z grupy Pszczółki. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Brawa! Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego tęsknił nasz ukochany rodak, święty Jan Paweł II, a gdy przybywał i cieszył się, ale jednak nadchodził czas pożegnania, mówił: żal odjeżdżać. Szanowni Państwo, nasz ukochany Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, nasz rodak, przez całe swoje życie kroczył drogą miłości. Droga ta nie była łatwa, doświadczał wiele bólu, trosk i cierpienia, ale zawsze pozostawał wierny Bogu i Maryi. Totus tuus, Maryja, cały Twój, Maryjo. Jego ponadczasowe przesłanie miłości, pokoju, prawdy, wolności, sprawiedliwości, umiłowania rodziny, ochrony życia, solidarności na zawsze pozostanie w naszych sercach. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Nie lękajcie się, liczę na was. Bardzo proszę reprezentantów grupy Tygryski. Dawno, czy go pamiętacie, gdy chodził po tej ziemi w swojej białej szacie? Pośród ludzi kroczył, serce w uśmiech wkładał,
kochając was wszystkich, dawał, co posiadał. Uczył nas miłości do Boga, do ludzi. Wszyscy widzieliśmy, jak dla nas się trudził. Do dzieci wyciągał woje, czułe dłonie. Patrzył prosto w oczy, chwytając za stronie. Jest nam bardzo smutno, żal ściska serce, że już nie spojrzymy w jego oczy z bliska. Ale jak się bardzo, bardzo postaramy, spotkamy go w niebie kiedyś z aniołkami. Brawa! Teraz bardzo proszę troszeczkę, znowuż 5 kroczków do przodu. Zapraszam. Pszczółki, tygryski, biedroneczki. Proszę śmiało do przodu, bo was dzieci nie słyszymy. Rodzice nie słyszą, Jan Paweł II nie słyszy. Głośno z całej siły, z całego serca. I... Kroczki do tyłu, bardzo proszę. O szczęściu się nie mówi, szczęście się przeżywa, ale największe szczęście to rodzina. Jak mówił Ojciec Święty, Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. Święty Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodów. W liście na 18 Międzynarodowy Konkurs Rodziny w 1994 roku znalazły się znamienne słowa. Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa. Rodzina jest dzisiaj zagrożona. Potrzeba odważnych ludzi, aby odkryć piękno, powołanie do miłości i do świętości. Na zakończenie roku rodziny w 1994 roku święty Jan Paweł II
Jako pierwszy papież napisał list do dzieci, prosząc je o modlitwę za wszystkie rodziny świata. Teraz Biedroneczki zapraszamy, pięknie prezentują wiersze. Nasz ukochany Ojciec Święty, Jan Paweł II, papież Polak, był człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, lubiał śmiać się, żartować, tańczyć i mówił: wy jesteście przyszłością, nadzieją, wy jesteście moją nadzieją, miejcie odwagę żyć dla miłości, nie lękajcie się, liczę na was. Te słowa kierował do młodych. A teraz przed państwem dzieci z grupy Pszczółki, Tygryski, Biedroneczki zaprezentują ilustrację ruchową do pięknego utworu, gdzie tańczyli i śpiewali w Lednicy. Tak, tak, panie. Tworzymy piękne dzieci łańcuszki i jesteśmy nad jeziorem Genezaret. Proszę, śmiało. Raz, dwa, trzy, hej! Zapytał pan, panie nam pomogą, bardzo proszę. Rybaków, którzy zarzucali sieci, z jakim połowem wracacie do domu? Po pracy na łodzi tej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę. Zapytał pan o świcie nad jeziorem. Trzy razy apostoła Piotra. Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty.
haczyki. Gdy byłeś młody, chodziłeś dokąd chciałeś. Gdy będziesz stary, to inny cię opasze i poprowadzi, dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa, pójdź za mną. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Zaproście Jezusa. Zaproście go do waszych serc. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Ukłonim, ukłonię i teraz wychodzimy, a nie pobrali. Nie pobrali. I wychodzimy za panią Kingą. Wychodzimy za panią Kingą. Zabierzcie się za rączki. I machamy rodzicom. Machamy, pomachamy. Dziękujemy serdecznie, Emilko. Dziękujemy, Emilce. Święty Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 roku przybył do naszego grodu świętej Kingi. Pozostawił nam jakże piękne przesłanie. Święci nie przemijają, święci żyją świętymi, święci są wśród nas. Przekazał również takie słowa, że ta ziemia, sądecka ziemia, była mi od zawsze bardzo bliska. Przed Państwem Krakowiak sądecki, ten Krakowiak, którym witano naszego ukochanego papieża w Starym Sączu. Zapraszamy. Thank you.
teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu w Starym Sączu. Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielki Raczy, na Prechybę. Dzwonkówce, Wielki Radziejowej, na Prechybę. Dochodzimy do Wielki Raczy. Wracamy na Prechybę i schodzimy, albo zjeżdżamy na nartach. Prechyby do Szlachtowej i do Krośnienka. Krościenku, na Kopiej Górce jest centrum oazy. Krościenku przekraczamy Dunajec, który już płynie razem z Pofradem w kierunku Sącza. Nowego i Starego. Jesteśmy w Sączu z powrotem.
Dzieciaki, pokażcie za wysoko. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tat aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: szur szum korda, w górę serce. Bardzo proszę, dziewczynki z grupy Pszczółki podejdą i zaprezentują wiersz. Po trzy dziewczynki do mikrofonu. Poradzicie sobie. Po malutku. Jesteśmy wszyscy. Alunia, dołącz się. Dołącz jeszcze, przysuń się. I Milenka. Może tam do pierwszego mikrofonu. Milenko, poszukaj pierwszy mikrofon. Podejdź. Ojcze Święty, przemierzałeś. Ojcze Święty, przemierzałeś świat cały, by chwalić imię Boga. I szedłeś niestrudzony, choć ciężka była droga. Mówiłeś? Mówiłeś o tym, co ważne, ale nie wszyscy słuchali. Jak kochać i wybaczać, myśmy zapominali. Twe słowa były wielkie, w Twych oczach zawsze był spokój. To Ty walczyłeś codziennie, aby na świecie był pokój! Ta ozowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny. Miałem ją w uszach, gdy słyszałem wyrok konklawę. Nigdy się z nią nie rozstawałem. Była ona niejako jakby biciem mojej ojczyzny. Złapiemy się za rączki. Drodzy kochani państwo, możemy wstać. Troszeczkę pewno jesteśmy zmęczeni. I złapmy się tą iskierką przyjaźni i miłości. Tak jak On się z nami bratał. Bardzo proszę. Dzieci, łapiemy się za rączki. Proszę. I śpiewamy głośno.
śpiewajcie głośno. Kochani, szanowni, dostojni goście, ja teraz mam taką serdeczną prośbę. Dzieci będą ustawiać się w łańcuszek przyjaźni, miłości i pokoju i szczęścia. Tak, nasi rybacy wspaniali byliście, wspaniali. Wspaniali, brawo! Tak. Będę też prosiła, jako niesiemy to przesłanie miłości, pokoju, wzajemnej życzliwości. Tego sobie życzył nasz ukochany wielki Polak Rodak. Mówił przecież, liczę na nas, liczę na was. Bardzo proszę panią dyrektor Jolantę, panią dyrektor Izę, panią dyrektor państwa, panią dyrektor, szanownych gości, rodziców, ale najpierw musimy utworzyć dzieci łańcuszek, żeby po prostu Jan Paweł II nas słyszał, żeby nie było chaosu. Bardzo proszę, chodź Kotuniu, pana radnego, szanownego Stanisława Pasonia, bardzo serdecznie tutaj też proszę pana radnego województwa małopolskiego, bardzo serdecznie proszę. Zaprosimy. Bardzo serdecznie proszę, kto chciałby właśnie z państwa podzielić się, przekazać tym młodym, może jakieś spotkanie z naszym papieżem. Panie pośle, ja bardzo przepraszam, ale ja pana widziałam.
Ja pana widziałam, przepraszam bardzo. Bardzo serdecznie proszę o słowo. Cóż, szanowni państwo, są takie chwile, że łza nawet chłopu z oka cieknie i myślę wszystkim państwu. Gratulacje dla rodziców, gratulacje dla dziadków, babci i gratulacje, kochani, dla was. A dla grona profesorskiego najwyższy szacunek. Każde pieniądze zainwestowane w dzieciaki, w to, co państwo robicie, myślę, że są pieniędzmi, które zwrócą się. Młodzież to jest nasza przyszłość. Największy szacunek, stawiam się do dyspozycji państwa, jeżeli w czymkolwiek i służbowo, i prywatnie, jako radny wojewódzki, jako były poseł, w czymś mogę pomóc, jestem do dyspozycji. No i jeszcze... Ale jak patrzę tutaj na widownię, gdzie widzę babci, dziadków i rodziców, to genetyka nie kłamie. Tu są geniusze i tu geniusze. A ci, co ich uczą, czyli państwo profesorskie, tak samo. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Ja jestem dziadkiem, już mam wnuka i wnuczkę, także podchodzę sentymentalnie. Jesteście super. Super jesteście. Dziękuję bardzo. Proszę nie odchodzić ze sceny, panie Stanisławie, bo my się łączymy teraz. Zapraszam rodziców, którzy mogą w łańcuszek tutaj. O, proszę podać rączkę. Gdzie masz łańcuch? Ale pięknie. Pan, tak, tak, kochana. Serdecznie tutaj zapraszam panią wieloletnią pedagog, przyjaciel dzieci. Bardzo proszę o słowo. Tylko powiedzieć, że jesteśmy naprawdę, myślę, że mówię to, co państwo sądzicie, co państwo myślicie, że jesteśmy tak wzruszeni i patrzymy na te nasze pociechy z takim podziwem, jakby tutaj występowali profesjonalni artyści. Myślę, że wzruszenie jest większe, niż gdyby tutaj najlepsi aktorzy naszych scen wystąpili. A tu dla was mały poczęstunek. Dziękujemy bardzo. Naprawdę, to jest wielki zaszczyt. Dziękuję. Dzieciaczki, i proszę tutaj nie odchodzić od nas. Tutaj. Przede wszystkim to bardzo chciałam podziękować pani dyrektor i pani Monice za zaproszenie. Jestem tak bardzo wzruszona, że całym tym przedstawieniem było tak pięknie i wspominki, które powinny zapaść każdemu w naszych sercach, abyśmy wszyscy mogli żyć Jego słowem, Jego miłością, Jego nadzieją i pokojem, który Ojciec Święty kierował do nas. A młodym, tym dzieciom kochanym, które tak pięknie przedstawiały, tańczyły, pani teraz do was mówi, słuchajcie. Gratuluję siły, wytrwałości i życzę wam dużo, dużo radości, uśmiechu i wakacji, które już niedługo nadchodzą, abyście wszystkie po wakacjach wróciły z powrotem do przedszkola i cieszyły się wspaniałym gronem pedagogicznym i własną obecnością. I nie wiem, czy w tej sytuacji, kiedy już jest mowa o Ojcu Świętym, chciałam w tej sytuacji zaśpiewać piosenkę o Ojcu Świętym. Tylko będę się posiłkować troszkę tekstem, bo jakbym coś zapomniała, to wolę mieć napisane. Wyszedłeś z Wadowic, powitał cię Rzym. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociechę nam nieś. Niech ludy porusza natnionych słów treść. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz, nadzieję nam przynieś i drogę
gdzieś ziemię ożywił dotykiem swych ust. Cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam rósł. Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk. Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż. Pokonasz odmęty, bo w dłoniach masz ster. Niezłomny i święty do ludzkich mów serc. Ludowi błogosław, niech stanie się cud, by wiara w nas rosła, ty miłość w nas budź. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Przyjdź Ojcze nasz z nieba, co w Polsce masz dom. Brawa to się należą właśnie tym wszystkim dzieciom. One już są zmęczone na pewno, ale wiem, że Ojciec Święty będzie ich prowadził, będzie się za nimi wstawiał, aby rosły na chwałę Bożą i na chwałę naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Mili Państwo, na początku powiedziałam, że pani Monika Korona porywa wszystkich. Porywa od 2010 roku, porywa panią Kingę Rucińską, która swoich wychowanków stara się jak najpiękniej przygotować. To grupę Biedroneczek. Brawo dla Biedroneczek i dla pani Kingi Rucińskiej. Porywa również od 2010 roku. Porywa również panią Urszulę Skoczeń, która również swoim doświadczeniem, ale również swoją pasją przekazuje wszystko dzieciom, tygryskom. Brawo dla tygrysków. Dziękujemy również pani Moniko, tobie. Za to, że nas porywasz, za to, że możemy spędzić piękny czas. Dziękuję, że porywamy się nawzajem. I również dziękuję wam, rodzice oraz rodziny, oraz zebrani goście, za poświęcony czas i równe przekazywanie tej wiedzy, tej miłości dalej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze poproszę o kilka słów panią dyrektor Izabelę. Dzieciaki, chcę powiedzieć kilka słów. My słuchamy. Szanowni Państwo, kochane dzieci, cztery słowa. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie.
Bardzo wam dziękuję za występ. Chciałam zauważyć, że tu niektórzy bardzo, bardzo się otworzyli i pięknie występowali. Wszystkim rodzicom dziękuję za pamięć, a kadrze życzę dalszych sukcesów, a pani dyrektor tobie nie 5, tylko 15 minut, co najmniej na scenie. Czyli co najmniej 4 kadencji, tak jak ja byłam. Dziękuję państwu bardzo pięknie wszystkim. Dziękuję. Nasz Ojcze Święty, dziś dziękujemy i przyrzec ci pragniemy. Synowie, córki, my, polski naród, będziemy czerpać z twojego daru. Dziękuję serdecznie i chylę czoło. Wadowice, rok 20, Emi rodzi syna. Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki w gimnazjum klasówki. Po maturze z kolegami wypadł na kremówki. Nie ma lepszego od Jana Pana.